Hej, tu Robert. Jedziemy dzisiaj na małą przejażdżkę razem z Marcinem i z Mariuszem po Kaszubach, ale po północnej części, także wow, będzie fajnie. Mariusz. Dzień dobry. Ekstra będzie. Będzie. Jesteś przygotowany? Jestem. Gotowy do samochodu. Brudny? No na maksa, ja nie mam tak jak jeżdżę bez dachu i drzwi. No, troszeczkę, nie? Spotkaliśmy się zaraz obok Gdyni i stamtąd wyruszyliśmy w drogę. O, uwolniony. Ale zaraz będziemy jechali pewnie do lasu, więc tam maski nie obowiązują, nie? Bo tam wirus nie rusza. Także może będzie w porządku. I po chwili byliśmy na trasie. Już na wstępie zdradzę, że trasa nie rozczarowała. Jechaliśmy po starym roadbooku z jakiejś imprezy, która najwyraźniej była dobrze przygotowana. Mało asfaltu, dużo dróg przy polach i w lasach, z rozsądną ilością kolein i błota. Już prawie na samym początku przejeżdżaliśmy obok mini toru offroadowego. W sumie nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale centralnie przy drodze była górka z kilkoma trasami. Postanowiliśmy jej nie omijać i troszkę się pobawić. Zatrzymaliśmy się na jego tyłach, które znajdowały się na wzniesieniu, żeby nie atakować od razu trudniejszego zbocza. Na pierwszy ogień poszedł Marcin. Najpierw nieduży podjazd, a potem dość długi i całkiem stromy zjazd. Naprawdę przyjemne miejsce. Zobaczcie, jak fajnie widać morze w oddali. No dobra, teraz moja kolej. Poziom trudności nie był super duży, ale znacznie wyższy niż polnej drogi. Ogólnie fajna rozgrzewka przed tym, co miało nas czekać na końcu trasy. Ostatni przejeżdżał Mariusz swoim czerwonym ze wściekłości potworem. Spójrzcie, jak pracuje jego zawieszenie. Prawie jakby tańczył. Po zjeżdżaniu czas na podjeżdżanie. Tym razem od tej trudniejszej strony. I mimo kilku prób Marcinowi się nie udało. Trzeba było się wycofać. Potem ja spróbowałem. Jedzie, jedzie, jedzie. Dalej, 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 dalej. No ale mimo starań też poległem. A jeszcze przed chwilą mówiłem, że poziom trudności nie był duży. No ładnie. No dobra, może Mariuszowi się uda. Nie? A to szkoda. Ponieważ mieliśmy jeszcze sporo trasy przed sobą, na której końcu czekała główna atrakcja tego wypadu, postanowiliśmy dać za wygraną i ruszyć dalej w drogę. I znowu, trasa nie rozczarowała. Całkiem ciekawe przejazdy w koleinach, dość ciasno i krzaki z każdej strony. Bałem się trochę, że zabawę popsuje deszcz, ale chyba ominęliśmy wszystkie chmury z dużymi opadami, które tego dnia nawiedziły Trójmiasto. Tak naprawdę zahaczyliśmy tylko o jedną chmurę, ale w sumie padało może 10 minut. Oprócz dróg polnych były też malownicze odcinki w lasach, które przypominały mi lasy, które widziałem na filmach z północnego zachodu USA. Na szczęście drogi te nie były zawsze, że tak powiem, ucywilizowane, a nawet udało nam się znaleźć mało uczęszczane perełki. Po drodze zatrzymaliśmy się, żeby zwiedzać pałac we wsi Zdrzewno. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1400. W trakcie swojego istnienia przechodził z rąk do rąk. Pod koniec XIX wieku przeszedł remont, a w latach 20. XX wieku został rozbudowany. W latach 90. mieściła się tam siedziba PGR-u i był to też ostatni raz, kiedy przeszedł renowację. Potem przeszedł w prywatne ręce i od tego momentu niestety popadł w ruinę. Nieopodal znajdował się też zabytkowy wiatrak, ale postanowiliśmy go sobie odpuścić. W międzyczasie skontaktował się z nami Damian, który nie mógł z nami wyruszyć rano, bo wracał z Mazur, ale chciał do nas dołączyć na trasie. Ponieważ byliśmy już blisko celu naszej podróży, powiedzieliśmy mu, że możemy spotkać się w ciągu godziny na miejscu i tam się jeszcze trochę razem pobawić. Szczerze mówiąc, trochę się przeliczyliśmy z tym czasem, bo choć odległość od celu była nieduża, to miały czekać na nas po drodze jeszcze całkiem ciekawe i nie zawsze przyjemne przygody. Przygody te czekały na nas w krainie wiatraków. Zaczęło się niewinnie, wspólnymi zdjęciami z drona. Potem Mariusz zaczął testować przyspieszenie swojego Wranglera, co podsunęło mi pomysł, że powinniśmy zrobić drag race i zobaczyć, który samochód jest najszybszy. Silniki te same, benzyna 2.0, ale Marcin miał Saharę na małych kołach, ale za to ze stalowymi zderzakami. Mariusz i ja Rubikona na 35 MTK, ale za to ja miałem więcej żelaza na swoim samochodzie. Umówiliśmy się, że start będzie na trzeci klakson Mariusza. Marcin wystrzelił swoją Saharą jak rakieta, ale głównie dlatego, że jeszcze stojąc wrzucił drive, wcisnął hamulec i zaczął gazować, przez co turbo szybciej załapało. Niestety nie pomyśleliśmy, co może się wydarzyć, kiedy się ściga na nawierzchni, na której leżą luźne kamienie. Ała! Boli nawet, gdy się to ogląda. To znaczy Mariuszowi nic się na szczęście nie stało, ale kamień był na tyle duży, że przebił się praktycznie do środka. Mamy nauczkę na przyszłość, żeby nie słuchać moich głupich pomysłów. W końcu dojechaliśmy do celu podróży. Na tor offroadowy w Gniewinku, gdzie dołączył do nas Damian. Byliśmy już tam na początku roku z okazji rajdu zorganizowanego przez Pomorskie Wyprawy 4x4. Tym razem jednak postanowiliśmy spróbować pokonywać trudniejsze przeszkody. Ja prawie siedziałem, nie? Pięknie, widowiskowo i bez problemu. Brawo, Iza. Trochę baliśmy się tego kamienia od strony pasażera, ale dla Mariusza, który już wcześniej pokazał, że kamienie bierze na szybę, znaczy na klatę, to żaden problem. No i ja, na spokojnie. Trakcja była, więc nie trzeba było upalać za mocno, więc powolutku do celu. Tylko Damian był na tyle odważny, żeby zdecydować się na pokonanie kolejnej przeszkody. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale zjazd był praktycznie prostopadły, wysokości około 90 cm. To był chyba próg, co? To był chyba próg, co? No, był próg. Wow. Co robisz, Damian? Tylko nie tym zapięciem w dół, bo będziesz miał obniżony prześwit. Będę miział teren. To są drewki Mopara, więc to na to są dobre. Oryginalny. Marek je sprzedaje. Były z jeepem. Trzecią przeszkodą była pierwsza przeszkoda, ale w odwrotną stronę. Chłopaki chciały ją pokonać, bo nasz wspólny znajomy podobno utknął, robiąc ją w ten sposób. Ale najwyraźniej musiała być wtedy bardziej rozjeżdżona albo bardziej mokra, bo nam nie sprawiło to żadnego problemu. Tutaj natomiast, oprócz tego, że wyglądało na dość głęboko, choć nie było, bałem się trochę o bok samochodu, który prawie przytulał się do skarpy od strony kierowcy. Na szczęście progi zapobiegły kontaktowi. Czasami się zastanawiam, po co w ogóle narażać te samochody na uszkodzenia celowo jeżdżąc w miejsca, gdzie może im się coś przytrafić. Czy tylko po to, żeby usprawiedliwić przed sobą albo innymi fakt posiadania auta terenowego, chociaż na co dzień nie pokonuje takich przeszkód? A może tak jak posiadacze szybkich samochodów chcą wykorzystać ich prędkość na drodze, tak samo nas ciągnie w coraz głębsze błoto, aż dojdziemy do granic możliwości, które usprawiedliwią kolejne modyfikacje. I tak w kółko. Jeśli macie Wranglera albo inną terenówkę, to co zmotywowało Was do jej zakupu? U mnie głównym powodem było miejsce zamieszkania i fakt, że na lokalnych drogach zostawiłem już część tylnego zderzaka, połamałem przedni zderzak i urwałem plastikową płytę ochronną pod silnikiem. Oczywiście możliwości Wranglera nawet na moje warunki drogowe były jak użycie bomby atomowej na mrówkę, no ale zakochałem się w tym, jak wyglądał i nie było odwrotu. Ale odpłynąłem. Dobra, wracamy na tor. To była ciekawa przeszkoda. Najpierw górka, o którą można było pomiziać podwoziem, potem znowu duży uskok, aczkolwiek nie tak duży, na którym Damian uszkodził progi, i na końcu strony wjazd. Koła w prawo! Tam koła, w tamtą stronę. W twoje lewo, o! I prostuj koła! A ten system go trzyma. Koła w lewo trochę. Dobra. Ała, co to było? Także ogólnie tylne klocki do wymiany. O, tą przeszkodę bardzo miło wspominam. Najpierw kolejny z wodą i błotem, a potem od razu dość długi podjazd pod górę. Bardzo mi się podoba, jak samochody najpierw ciągną za sobą falę wody, która później spływa w dół. Możliwe, że Damian i ja trochę pogłębiliśmy kolejny, albo po prostu fakt, że Marcin miał mniejsze opony sprawił, że musiał pokonać tą przeszkodę na 2 razy. Za mało się rozumie. Aj, pięknie, dobrze. Na końcu mieliśmy zaplanowane ognisko z kiełbaskami, no i oczywiście postanowiliśmy dotrzeć na miejsce, pokonując ostatnią przeszkodę tego dnia, czyli dość wąski przejazd z wybojami. Podsumowując, wyjazd petarda. Po prostu chyba idealne połączenie wyprawy z pokonywaniem przeszkód terenowych. Piękne widoki i fajne wyzwania. Dość mała grupa, przez co można było spokojnie ze wszystkimi porozmawiać podczas przerw, bez presji czasu, że nie zdążymy czy też nie wygramy, jak to ma miejsce na rajdach. Relaks offroadowy w najlepszym wydaniu. Także wielkie dzięki dla Izy i Marcina za organizację tego wyjazdu, dla Mariusza i Damiana za miłe towarzystwo oraz dla wszystkich za pomoc w realizacji tego filmu. Nara!